No witam, witam, witam. Po raz kolejny. Tym razem na stole moduł pośredniej częstotliwości lampowy od telewizora Zephyr. Moduł z 56. Sorry, ale jestem trochę przeziębiony. Z 56 roku. Już troszeczkę został tutaj odczyszczony. Jest to moduł pośredniej częstotliwości, jak widać już te wszystkie ekrany zostały wyszlifowane, zostało jeszcze wymienić wszystkie krochmalaki, wszystkie kondensatorki elektrolityczne. No i tutaj jest głowica i głowica jest VHF na dwóch lampach. Jest to lampa PCF82, to jest ta lampa, to jest od pośredniej częstotliwości wzmacniacz. Wzmacniacz, a ta już pracuje jako generator. To jest PC, ojejku, nie widać na niej, 88, PCF88. I no co, właśnie czyszczę styki programatora. Ten programator jest dosyć fajnie zrobiony, bo jak na tamte czasy, to naprawdę ktoś miał pomysł. Jest to drukowane na folii wszystkie cewki. Nie wiem, czy to widać będzie z tej odległości. Wszystkie cewki są drukowane. Jest napis OIRT, każdy dostrajane to było w ten sposób, że jak tu widać, jest przecięte ileś tam ścieżek, trzy ścieżki, czwarta zamyka dopiero obwód. Hit, normalnie to był wyczyn konstruktorów naszych polskich. A dlaczego polskich? Ponieważ zaraz wam tutaj pokażę znaczek produkcji. Nie wiem, czy tu będzie widać, czy nie. Może faktycznie, wiecie co zrobię, odkręcę obiektyw telefonowy i przestawię mnie na makro. Widać znaczek naszej polskiej Diory, nasz polski telewizor do odrestaurowania kompletnie. No i miejmy nadzieję, że to zagada. Jeszcze raz może zbliżę właśnie ten układ tych ścieżek, wam pokażę, jak to wygląda. Teraz będzie widać, tak to było kiedyś strojone, przecinane ścieżki niepotrzebne, ostatnia zamyka i tak jest praktycznie na do częstotliwości 206, tak, do częstotliwości kanał chyba bodajże S30 do 260 czy do 270 MHz. Przełączmy, tu jeszcze reszta styków do czyszczenia. Wszystko jest na taką wtyczkę, tutaj w tym miejscu wchodzi na płytkę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Jeden kłopot z zasilaniem tego układu całości, bo chcę z tego zrobić szerokopasmowy odbiornik. Przede wszystkim ta głowica jest dostosowana właśnie do 260 MHz aż. Zobaczcie, jak to kiedyś wyglądało. Niezła sieczka. Ale wszystko zgodnie z normami WC, że tak powiem, zgodnie z konstrukcją WC. Tutaj mamy ekran założony na filtr wejściowy, tutaj podłączamy antenę 300 ohmów, antena 300 ohmów, dipol otwarty bezpośrednio. No i programator tutaj widać łamany. Tutaj mam ekran zdjęty ekran. No i na razie to jest w trakcie odnawiania.
Także zapraszam do obejrzenia, do oglądania. Ja sobie tutaj tylko postawię tę kamerkę gdzieś na statyw. Założymy no i lecimy dalej. Ja to akurat czyszczę takim czyścikiem do rur. Tutaj właśnie już go całkiem porwałem. Jest to najlepszy sposób właśnie na czyszczenie osiądzu, miedzi, aluminium. I każdy styk po styku z braku zajęcia spróbujemy stworzyć radiolampowe UKF i nie tylko, dorobimy obwody jeszcze wyjściowe na wykorzystamy samą część pośredniej częstotliwości, ponieważ tu jest generator też na lampie, wykorzystamy to jako jako odbiornik radiowy na fale krótkie i to będzie szerokopasmowy dosyć odbiornik, także do 33 MHz sam moduł pośredniej będzie pracował. Do 33 MHz dorobimy obwód wejściowy i kondensator do strojenia, ewentualnie jeszcze dodatkowo jakieś trymery i skala, a ten moduł UKF-u, że tak powiem z głowicą, będzie dołączany za pomocą takiej wtyczki właśnie tutaj, tak jak pokazywałem, i będziemy mieli radio do 260 MHz maksymalnie będzie pracować, także i pasmo lotnicze. A nie zapominajmy, że tu jest detektor AM amplitudowy, także pasma lotnicze też obejmie, ale to nie o to chodzi, tu chodzi bardziej o fale krótkie, także i UKF broadcastowe. Będziemy musieli jeszcze później te dwa filtry przerobić, po prostu żeby to one odbierały nam częstotliwości, które sobie ustawimy, które będziemy chcieli, nie? No dobra. Ale zasypiane, ja pierdziele. I teraz sobie pomyślę, 60 lat, a jeszcze dla takiej ciekawostki pokażę oryginalny głośnik, 60-letni, 56 rocznik, głośnik 18 cm na 13 cm i oporności 16 ohm, 2 voltoampery. Zobaczcie, w jakim stanie jest membrana. Membrana jest w idealnym stanie. Tutaj ktoś nawet na śrubki mocowania poprzerabiał przewodów. Jestem pod wrażeniem normalnie, że nawet przy tej wilgoci, przecież to było gdzieś tam, nie wiem, wynalezione bodajże na strychu u kogoś. Ja już ten moduł praktycznie odczyściłem. Jest w idealnym stanie. Nigdzie nie ma żadnych pęknięć, żadnych zimnych lutów do tej pory, to jest 60 lat. Jestem pod wrażeniem. Normalnie teraz sobie porównajcie chiński głośnik po 5 latach, po 6 latach, a polski tonsil po 60 latach. No, niestety. Takie czasy, no. Naszły.
naprawdę fajnie zbiera osad z tych stryków. I następnie. I tak każdy zakres. I tych zakresów mamy 11. Bardzo fajnie jest rozwiązany kondensator nastawny, tutaj ten trymer. Jest to spiralka, która naciąga nam dwie płytki. Taki ślimak. I kręcąc tą środkową ośką, ten ślimak nam wciska i wyciąga rdzeń w cewce. Dwie płytki oprócz tego są jako kondensator. No i tak zwany precyzer. Na pewno w przyszłych odcinkach będę to uruchamiał, odpalał. Zobaczymy. Posłuchacie radia lampowego. Także gorąco pozdrawiam. Życzę wesołych świąt, chociaż już jest po świętach, to szczęśliwego nowego roku, bo akurat za 3 dni Sylwester. No tu już czyszczone. Czyli obleciałem wszystkie styki naszego programatora. Te teraz założymy, zalutujemy to z powrotem, tak jak było. Wyczyścimy nasze kominki, wyczyścimy podstawę mocującą. I założymy ekran. Przede wszystkim założymy ekran. OK. Czy to mnie rozgrzeje? Może trzeba będzie mieć większą budownicę, bo już tu patrzę, że już się grot kończy. Powinien rozgrzać. Jest zalutowany ekran. Zakładamy ten ekran z powrotem. Musimy wyprostować. O. Dobra. Tutaj nic nie było ruszane, tylko wyczyszczone. Kominki. Czyścimy kominki.
Wyczyścimy. Pryśniemy to matem. W sumie cały odbiornik będzie się składał z 10 lamp. 2, 4, 6, 7, 8, 9 i jedna będzie prostownicza. Prostownicza lampa. Mam je tutaj, zaraz wam pokażę. Tak wygląda prostownik diodowy. Dwie diody w jednej lampie. Także żadnych tranzystorów i żadnych układów scalonych. Pozdrawiam. Do usłyszenia w następnych odcinkach.